Kochani, dla mnie to jest wielki przywilej i zaszczyt, aby dzisiaj opowiedzieć wam o siódmej misyjnej podróży do Indii. Spotkałem się z takim zapytaniem, dlaczego misja w Indiach? Dlaczego Indie? Odpowiadam zawsze, dlatego że Bóg tak chciał, że to jest Jego wolą, że to jest Jego planem, bo nie byłoby tego, co jest, gdyby nie stał za tym Bóg, gdyby nie było za tym Bożego wsparcia. To, co zdołaliśmy osiągnąć i to, co już się wydarzyło przez te 7 lat podróży misyjnych do Indii, jest ewidentnie dziełem Bożym, jest to dzieło i działanie Ducha Świętego. Dlatego, że nasza inwestycja w Indie jest ogromna, polskiego kościoła i nie będę ukrywał zboru Oaza w Jastrzębiu-Zdroju. Dlatego, że staliśmy się pionierami i rozpoczęliśmy to partnerstwo na polu misyjnym z nowoindyjskim Kościołem Bożym, Kościołem Zielonoświątkowym, który prowadzi doktor pastor Abraham, Ranjit Abraham z Indii, który jest naszym wielkim przyjacielem i jest także namaszczonym Bożym sługą. W Dziejach Apostolskich jest wielki misyjny nakaz. Jeśli mówimy o Duchu Świętym, to dlatego właśnie On przyszedł. I Kościół musi to zrozumieć, że Duch Święty nie przyszedł po to, abyśmy jakieś tam fajne, emocjonalne przeżycia mieli, ale Duch Święty przyszedł po to, aby Kościół był świadkiem Jezusa Chrystusa. Dzieje apostolskie 1:8 brzmi tak: otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami tu, w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. W Słowie Życia ten werset pięknie brzmi i brzmi on tak. Wy otrzymacie moc Ducha Świętego, gdy stąpi na was i będziecie opowiadać o mnie innym ludziom. Najpierw w Jerozolimie i całej Judei, później w Samarii, a potem wyruszycie aż po krańce ziemi. 23 lata głosiłem Ewangelię tylko w Polsce. Ostatnie 7 lat, bo też 30-lecie małżeństwa powiązane jest bardzo blisko z 30-leciem mojej służby pastorskiej. W przyszłym roku będzie 30 lat mojej służby pastorskiej. A więc przyszedł czas, kiedy Bóg chciał, abym wyruszył po krańce ziemi. I wierzę, że to jest Boży plan, to jest Boża struktura i Boża koncepcja. Misja w Indiach sprawia mi wielką radość. Nie tylko usługiwanie i oglądanie wielkiego Bożego dzieła, ale także misja zmienia moje życie. Misja kształtuje mój charakter. Misja uczy mnie pokory. Misja rozciąga mnie i zbliża mnie do Boga. Jak żadne inne kazanie, nauczanie czy przesłanie. Po prostu praktyka jest najlepszym narzędziem, aby zmieniać życie człowieka. Zaangażowanie, oddanie, poświęcenie. W tym roku moja misja rozpoczęła się od wylotu z Katowic poprzez Frankfurt do New Delhi. Jeśli pamiętacie, w zeszłym roku mój lot odbył się z Katowic, Frankfurt do Mumbai, tym razem do New Delhi i tam podróż misyjna była troszeczkę inaczej zorganizowana ze względu na pewne wydarzenie, o którym razem z żoną będziemy wam opowiadać za chwilę, które miało miejsce pod koniec tej podróży misyjnej i wierzę, że Pan Bóg to wplótł w te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce podczas tej podróży. A więc po przylocie do New Delhi
rozpoczęła się moja podróż misyjna po Indiach. A więc to jest indyjski kraj, potężny kraj, 1 300 000 000 ludzi. Potężny obszar. Jak często mówię, przelecieć z tego miejsca dotąd samolotem to 5,5 do 6 godzin, a przejechać Indię pociągiem, taką podróż odbyłem bardzo krótką, która trwała 22 godziny, to jest krótka podróż. Aby przejechać Indię pociągiem, potrzeba 87 godzin, czyli prawie 3 dni. A więc w pociągu, tak? Ile to jest? Ponad 3 dni? No, w każdym razie 87 godzin. W tym roku Pan Bóg dał mi okazję, odwiedzić 3 stany. A więc począwszy od stanu Delhi, poprzez stan Orissa i stan Andhra Pradesh. Jak widzicie, te dwa stany są położone nad oceanem, a więc na wybrzeżu indyjskim. Przepiękne stany, z którymi jesteśmy emocjonalnie związani, jeśli chodzi o stan Orissa. A więc po przylocie do Indii, po kilkugodzinnym odpoczynku, czyli na drugi dzień, od czwartku rozpoczęła się moja podróż misyjna. A więc z New Delhi lot do miejscowości Ranchi, aby tam rozpocząć podróż do Orissy. Dlatego, że nie ma lotów bezpośrednich do Orissy, musieliśmy przejechać samochodem z Ranchi do Orissy. Oto nasza podróż misyjna, lotnisko w New Delhi, lot do Ranchi, aby było wiadomo, że tam lecimy, trochę z samolotu. Dwóch wesołych misjonarzy, którzy wyruszają w podróż misyjną. Na pewno obydwóch znacie. Tego gościa znacie? Na pewno znacie. I tego też. A więc jesteśmy, jak to mówią tutaj w Polsce niektórzy, dynamicznym duo, czyli takim duetem dynamicznym. Jeden duży, drugi mały, ale obydwaj przez Boga używani. I moje relacje z pastorem Abrahamem bardzo są zaciśnięte. I ogromnie cieszy mnie to, że mogę razem z nim usługiwać, razem z nim współpracować na polu misyjnym. A więc tutaj mamy podróż z Ranchi samochodzikiem do miejscowości Kuarmunda, gdzie była pierwsza ewangelizacja. Kuarmunda to szczególne miejsce, dlatego że tam stoi wybudowany sierociniec dla sierot z pieniędzy Polaków, będą zdjęcia. To jest fundusz zebrany przez Kościół Zielonoświątkowy w Warszawie, zbór stołeczny, gdzie pastor Arek Kuczyński, poruszony 4 lata temu tym, co dzieje się w Indiach, zachęcił zbór w Warszawie i oni zebrali 30 tysięcy euro, wyobraźcie sobie, aby wybudować sierociniec właśnie w Kuarmunda. Tam zdecydował pastor Abraham. I tutaj mamy krótki filmik, nasze powitanie w Kuarmunda, a więc powitanie przez zbór, przez ludzi wierzących, którzy bardzo uroczyście nas witali. Zobaczcie, to nagrane jest telefonem komórkowym, a więc jakość może nie jest profesjonalna. Proszę o puszczenie. Tam niesamowite rzeczy. Od momentu wybudowania sierocińca, wyobraźcie sobie, że zbór, który tam liczył niecałe 100 osób, urósł do 700. A więc
co tydzień spotyka się 700 osób. A więc budynek, który wybudowaliśmy, nie nadaje się już na nabożeństwa. Jest to tylko dom dziecka, jest to tylko sierociniec, który gromadzi dzieci i jest tam szkoła krawiectwa, jest tam także mieszkanie pastora, czyli opiekuna kościoła i tego miejsca, które tam jest. A więc... Wszyscy, zaraz wam pokażę, zgromadzają się pod stale stającym namiotem obok tego budynku. A więc chciałem pokazać wam, jak wygląda regionalne przywitanie w Orisie gości, bo jest to kulturowe, jest to piękne. A więc z wielką radością, z pieśniami, spontanicznymi pieśniami witają oni tych, którzy przyjechali w ich odwiedziny, a więc szczególnie jeśli to są kasnodzieje, jeśli to są ewangeliści, a więc przed ewangelizacją zgotowano nam takie piękne przyjęcie. Co się takiego szczególnego było w tej podróży, bo podróż po Indiach samochodem Gosia miała dość po jednym dniu. Ja już byłem 7 razy i jazda, przemieszczanie się to jest ogromne wyzwanie, a więc my spóźniliśmy się, niby 5 godzin mieliśmy jechać z Ranchi do Orisy, a jechaliśmy prawie 8, a więc spóźniliśmy się 2 godziny na nabożeństwo, a więc widzicie mnie tak, jak wyszedłem z samochodu. A więc po 7 godzinach jazdy samochodem, po locie z New Delhi, wprost na podium, aby głosić Ewangelię, aby zwiastować. A więc w Indiach kładą nacisk na to, jak się wygląda, ale powiem wam, że ubranie nie ma nic wspólnego z namaszczeniem i Bożą obecnością. Powiedziałem pastorowi Abrahamowi, mówi, widzisz, i w dżinsach, i w koszuli na wierzchu, i Pan Bóg używał ludzi, i to są ci, którzy się nawrócili w pierwszy wieczór. A więc zaraz po przyjeździe do Kuramunda to są osoby, które wyszły do przodu, aby oddać życie Jezusowi po pierwszym kazaniu, które miałem okazję wygłosić w Indiach. A więc było wielkie Boże poruszenie pod tym namiotem, gdzie zorganizowano ewangelizację. A więc to jest ten budynek, który został wybudowany przez Kościół w Warszawie. Tutaj właśnie mieści się dom dziecka, tutaj jest całe zaplecze, tu była kaplica, przez te drzwi się wchodzono, tam może usiąść około 100 osób, a więc małe miejsce, natomiast oni postawili sobie ten namiot obok, tutaj jest właśnie obok tego budynku namiot, gdzie odbywają się wszystkie nabożeństwa. I ludzie z okolic tej prowincji przychodzą, słuchają o Jezusie i nawracają się do Pana. To jest ich miejsce zgromadzeń. Oczywiście jak była ewangelizacja, to na tym placu było pełno ludzi, bo było ich o wiele, wiele więcej. A więc tu jest ich miejsce spotkań, miejsce nabożeństw. Więc to jest ich kościół na zewnątrz. Wybudował pastor Abraham szkołę podstawową, a więc... Następnym krokiem w rozwoju i w wpływie na ten rejon jest edukacja dla młodzieży i dzieci. I to jest pierwsze piętro szkoły podstawowej, która już funkcjonuje. Nazywają oni tę szkołę Bethesda Christian Academy. I tutaj wyraźnie pisze, że to jest Based English Medium Senior Secondary School, czyli szkoła podstawowa w języku angielskim dla dzieci z danej okolicy. I mają obecnie 50 studentów w tej szkole. A poprzez te dzieciaki oni ewangelizują rodziny, ewangelizują rodziców. A więc tutaj przypomnienie, że to zostało wybudowane przez Kościół w Warszawie. Jest to piękny obiekt, który służy temu rejonowi i staje się narzędziem ewangelizacyjnym, bo jest bardzo zauważalny w tamtym rejonie. Chciałbym, abyście zobaczyli dzieci, które się skupiają wokół tego budynku. To są akurat dziewczynki, które potrzebują bezustannego wsparcia, modlitwy. To sieroty, bezdomne, które zebrano z ulicy i one teraz są pod ich opieką w tamtym miejscu. Piękna służba. A tutaj gwardia chłopaków. Także
sierotki, które nie mają rodziców, porzucone na ulicy, mieszkały te dzieci na śmietniskach, żebrały. A więc dzisiaj mają wszystko, czego potrzeba. Edukację, zaopatrzenie, żywność. A więc są pod stałą opieką Kościoła. I my takie dzieci wspieramy. Mamy 50 dzieci w adopcji na odległość z Polski. Niektóre z nich są utrzymywane przez sponsorów z Polski. Tutaj kolejne nabożeństwo, a więc na drugi dzień. Mamy kolejny wieczór ewangelizacyjny. Już o wiele więcej ludzi przyszło na nabożeństwo. Znowu wielu pastorów i znowu czas usługiwania. A więc nie będę opowiadał o tym, bo to powtarza się co roku. A więc głoszenie ewangelizacyjnych kazań, usługiwanie ludziom w modlitwie, wzywanie do nawrócenia do Jezusa. Wszystko tak samo, głoszenie dobrej nowiny. A więc ci ludzie słuchają, przychodzą, otwierają się dla Boga i oddają życie Jezusowi Chrystusowi. Mamy kolejny wieczór, kolejna grupa ludzi, która wyszła na wezwanie, aby pojednać się z Bogiem. I kolejny czas modlitwy o nich, kolejny czas usługiwania tym ludziom. A więc widzimy, jak bardzo ci ludzie wołają do Boga. Tu akurat modlimy się o chorych. A więc ludzie byli poproszeni, aby położyć swoje ręce na głowie lub na bolącym miejscu i Pan ich uzdrawiał. A więc mamy też posługę chorym indywidualnie. Wejście między cały tłum, aby usługiwać tym młodym i starszym ludziom, by mogli oddać życie Bogu. A to jest coś, co chciałem wam pokazać po raz pierwszy. Nigdy o tym nie mówiłem. A więc chcę wam pokazać obiekty kultu indyjskiego, dlatego że w tym roku miałem okazję zamieszkać. Tutaj są takie budynki z tyłu i tam miałem mój pokoik, gdzie mieszkaliśmy z pastorem Abrahamem w ogrodzie poświęconym bóstwom indyjskim. I troszeczkę zacząłem szukać, jeśli chodzi o stan Orisa. Słuchajcie, bałwochwalstwo i wierzenia są nie do ogarnięcia przez nasz umysł. To jest jeden z największych bogów stanu Orisa. Nazywa się ten kult kultem Ganapatiego, a więc Ganapatiego, kult Ganapatiego. Jest to religia bamińska, jeśli chodzi o stan Orisa. Ten akurat bóg, którego tutaj widzicie, to jest syn Siwy i Parwati, według wierzeń indyjskich. Usuwa wszelkie przeszkody. A więc ten Bóg usuwa z życia Hindusów wszelkie przeszkody. Bardzo ciekawie wygląda. A więc próbowałem z nim nawiązać relacje. W ogóle się nie odezwał. Nie chciał ze mną rozmawiać, żadnych emocji nie okazywał. Jakiś był taki sztywny i taki poważny, a więc nie udało się. Ale w tym miejscu było wiele innych bóstw, bo gdy przyjrzymy się rejonowi Orisa, to tam jest multum bóstw. Zresztą ponad 300 milionów bóstw jest w Indiach, we wszystkich 27 stanach. W Orisie mają swoich bogów, a więc mają na przykład boga Olodumare, to jest Bóg Najwyższy. Później mają Boga, który zarządza wyrocznią, Orumanila. On jest odpowiednikiem Ducha Świętego dla chrześcijaństwa. A te posągi są obrzydliwe. Jest także Bóg Eshu, pierwszy stworzony Orisa Bóg dróg i ruchu. Ale słabo sobie radzi. Słabo sobie radzi. Jest także Bóg Wojny, Ogun. Bóg wojny, Bóg metalu, narzędzi i pracy. Nawet z tych bóstw jest multum, jest Bóg polowania i obfitości, Bóg osun, Bóg miłości i małżeństwa, jest Bóg sango, Bóg burzy i sprawiedliwości. A więc czczą te bóstwa na każdym rogu swojej ulicy. Jest Bóg Aganaju, Bóg wulkanów, Odudowa, Bóg śmierci, Olokun, Bóg morza, jest Obayaharaya, Bóg chorób. Nawet mają Boga chorób. To jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Mają swojego Boga chorób. A więc przyjrzyjcie się niektórym z nim. To jest akurat śpiący Budda, który odpoczywa.
A więc w rejonie Orisa jest także miks bóstw. Jest Bóg hinduski, jest także Bóg buddyjski, Budda. Tutaj jest na przykład świątynka, która była zaraz obok mojego okna, poświęcona bogowi węża, czyli kobra jest bogiem. I tutaj są kwiaty, owoce, które ludzie składają, każdego dnia świeże muszą być, aby bóstwo czuło się dobrze. To są boginie, różne boginie, które w Indiach są czczone i takie posągi mają ludzie w domach, mają w ogrodach, są w hotelach, są na różnych, przy różnych drogach, takie świątynki, gdzie kapłani przyjmują ludzi i starają się im pomóc. To jest ten sam Bóg w innym miejscu, ten, o którym mówiłem wcześniej, Bóg wszystkich przeszkód, który usuwa wszystkie przeszkody w życiu Hindusów. I tak takim ludziom tam głosimy Ewangelię. A więc po usługach w Kuarmunda udaliśmy się do miejscowości Sangarhar, która jest około 100 kilometrów od wspomnianego wcześniej miejsca. I tam odbyła się kolejna ewangelizacja. Jesteśmy już w niedzielę, to jest niedzielne nabożeństwo i tutaj mamy kolejny czas usługiwania ludziom. Znowu mnóstwo ludzi przyszło na nabożeństwo i tutaj też kilka ciekawostek. Na przykład to są dziesięciny. A więc ludzie mieszkający na prowincjach przynoszą ofiary do kościoła w takiej postaci, a więc w postaci plonów, ryżu, owoców, warzyw i to wszystko składają jako dary, bo nie mają pieniędzy. Nie mają pieniędzy. A więc dają to, co mogą dać. Później to jest sprzedawane i z tego też kościół ma jakieś tam profity, jakieś środki na swoje utrzymanie. A więc tutaj jest oficjalne przyjęcie w Orisie i nie tylko, bardzo wielki nacisk kładą na witanie gości. A więc jest to cała ceremonia przywitania, przy muzyce, przy śpiewie, przy wręczaniu kwiatów i tych wieńców z kwiatów. A więc tutaj zostałem wraz z gośćmi przywitany. Ze mną podróżowało małżeństwo z Australii. Tam z tyłu ich widać. Ludzie już w swoim wieku, bo mający 70 lat, którzy przez lata wspierali misję w Indiach i oni zostali także zaproszeni na ślub syna pastora Abrahama, ale że byli wcześniej, to pojechali, polecieli razem ze mną, aby towarzyszyć w tej misji. Oni nie usługiwali, bo nie są pastorami. To jest rodzina farmerów z Australii, którzy wiele inwestycji do Indii wnieśli, a więc nawet sprzedawali ziemię, posesje rodzinne, które mieli i oddawali wszystko na misję w Indiach, aby powstawały nowe kościoły, nowe zbory. Wspaniali ludzie. Oni mi towarzyszyli, modlili się też o potrzeby ludzi, gdy usługiwaliśmy im, ale nie usługiwali. I tutaj jest ewangelizacja, więc kolejne wezwanie, kolejny czas usługiwania ludziom i kolejne tłumy, które wyszły, aby oddać życie Jezusowi. Nawrócenia są masowe w Indiach. A więc wszyscy ci, którzy przychodzą, nie wiem w jakim procencie, ale musi to być ogromny procent, odpowiadają na wezwanie przyjęcia Jezusa do swojego serca. I kiedy modlili się ci ludzie, a muszę wam powiedzieć, chciałem pokazać te filmiki, abyście zobaczyli, jak żarliwa jest modlitwa i śpiew i uwielbienie tych ludzi w Indiach, to pytałem tłumaczy, o co oni się modlą, co oni mówią w modlitwie. I tak jak zachęcaliśmy, wołali: Panie Jezu, zamieszkaj w naszych sercach. Panie Jezu, przyjdź do naszego życia. Panie Jezu, Zbawicielu, zbaw nas. A więc zapraszali Jezusa w swoim języku do swojego życia. A więc mieliśmy okazję widzieć ich pasję, ich gorliwość. To są wszystko hinduskie kobiety, które oddają życie Jezusowi. I tutaj o nich się modlimy, usługujemy im. Zobaczcie, jaki tłum, las rąk. Jeszcze widać tradycyjne indyjskie obrączki tych osób, które się nawracają. A więc Boże poruszenie, modlitwa o chorych. Zaczynamy modlić się o chorych. A więc setki ludzi wychodziło, by modlić się o uzdrowienie. Ta modlitwa to był ogień, to było żarliwe wołanie do Boga. Później kładliśmy na nich ręce. Modliliśmy się o różne choroby, polio, skrzywienia kręgosłupa, usztywnienie kończyn. A więc te
te osoby były uzdrawiane, masowo były uzdrawiane. I pastor Abraham tutaj po tej ewangelizacji powiedział, że będą świadectwa live, czyli od razu będą świadectwa o uzdrowieniach. A więc wziął mikrofon i podchodzili do osób, które opowiadały o tym, co przeżyły, jakie uzdrowienia przeżyły. Ta kobieta przeżyła uzdrowienie z polio. To jest straszna choroba wirusowa, którą Bóg uzdrowił. Tam kobieta kolejna podnosi rękę, że Bóg ją uzdrowił z dolegliwości, z bólów, które miała. Jest tutaj kilka innych osób. Kolejna osoba świadczy o tym, że jest Boże uzdrowienie. Wszyscy ludzie Boga chwalili w tym czasie. Ten mężczyzna przyszedł z niesamowitym bólem żeber. Był poobijany cały. Całkowicie został uzdrowiony. Wszystkie bóle żeber odeszły. Ten mężczyzna przyszedł ze sztywną ręką. Nie mógł w ogóle jej podnosić, ani nią ruszać. Został uzdrowiony. Pastor Abraham wziął jego rękę do góry. Mówi, że nie czuje żadnego bólu. Jest całkowicie zdrowy. Ten mężczyzna przyszedł z niesamowitym bólem głowy aż do końca kręgosłupa. Cały kręgosłup go bolał. Mówi, wszystkie dolegliwości ustąpiły. Ta kobieta chodziła sztywna. W ogóle nie mogła się zgiąć. Była tak usztywniona, że chodziła tak jak robot. Popatrzcie po modlitwie, co się z nią stało. Zginała się do ziemi kilka razy. A więc Bóg dokonywał niesamowitych cudów podczas tej misji i było to dla nas wielkie, wielkie błogosławieństwo, że ten pierwszy etap Pan Bóg dał nam oglądać setki ludzi zbawionych i wielu, wielu, wielu uzdrowionych. Ale to był dopiero początek misji. Rozpoczęła się fascynująca podróż z Rourkella aż do miejscowości, sami sobie przeczytajcie. A więc podróż, która miała trwać 22 godziny. Cud! Pociąg wyjechał na czas. A więc nie miał żadnego opóźnienia. A pastor Abraham mówi, ty musisz częściej przyjeżdżać, bo jak ty przyjeżdżasz, to pociągi jeżdżą na czas. A więc byliśmy w szoku, że pociąg wyjechał punktualnie o tej godzinie, o której miał wyjechać. Rzeczywiście pastor Abraham opowiadał na dworcu. Tutaj jesteśmy z tymi gośćmi z Australii, pastorzy z Orisy, którzy nas odprowadzali. Opowiadał o tym pociągu, który przyjechał, gdy on przybył na dworzec i stał pociąg i był w szoku, że jest na czas. I mówi, to trzeba świętować, trzeba to zapisać w gazetach. A konduktor mówi, panie, to jest pociąg z dnia poprzedniego. Ma 24 godziny opóźnienia. To nie jest ten pana pociąg. On dopiero przyjedzie jutro. Także takie miał miłe zaskoczenie na dworcu. My mieliśmy tutaj pociąg na czas i oczywiście na dworcu pełno żebrzących dzieci. Tym chłopcom dałem po 20 czy 30 rupii, a więc pozowali do zdjęcia. Oczywiście służby porządkowe dworca zaraz ich wyganiają. Weszła ustawa w Indiach w tym roku. Nie wolno dawać pieniędzy żebrzącym. Państwo taką decyzję podjęło, ale sami nic nie dają. A więc dzieci, gdy żebrzą na ulicy, albo kobiety, które żebrzą na ulicy i turyści dają pieniądze, mogą być zatrzymani przez policję do wyjaśnienia. Nie wolno dawać pieniędzy. Myśmy tym dzieciaczkom dali, a więc pozowali nam tutaj do zdjęcia. A to jest komórką robione ujęcie w pociągu. A więc takie miałem towarzystwo. A więc pociąg wygląda tak, że to jest wagon, gdzie nie ma żadnych drzwi, prycze i każdy leży jeden obok drugiego. Ja akurat miałem dwie rodziny obok siebie z dziećmi. Tu są matki z dziećmi i tu jest moja fanka, która oczywiście patrzy w kamerę. Ta malutka dziewczynka po prostu właziła mi na głowę i na kolana. Napisałem do żony SMS-a, że ona miała na imię Rashina, o ile dobrze pamiętam. I napisałem, że chciałem napisać Curusia włazi mi na kolana, napisałem Mamusia włazi mi na kolana. I żona mi odpisała, chyba nie, mężu. Oj, przepraszam, miało być Curusia, przeskoczyło mi w iPhone'ie, a więc... Można się rzeczywiście skompromitować. A więc tutaj jest nasza podróż. Jeśli będziecie w stanie zobaczyć. O, tutaj są wagony właśnie, tutaj są prycze. To jest tak troszeczkę przybliżone. A więc moje łóżko było tutaj.
tu pełno ludzi, w dzień te prycza ściągają i jest trochę miejsc do siedzenia. I taką miałem podróż 22 godziny, ściśnięty, ja taki długi, niż na te prycze tu się wcisnąłem, to minęło prawie godzina mojej nocy. A więc pociąg jechał bardzo wolno, żadnej wygody, bardzo cząsł, a więc spać nie szło. Jedna malutka umywaleczka na cały wagon, jedna toaleta, czyli dziura w ziemi i taka rączka do trzymania. Taki palik. I wyobraźcie sobie jechać tak 87 godzin. PKP w Polsce jest piękne. Dziękujcie Panu Bogu za polskie koleje. Naprawdę mamy za co. Tu jest jazda. Ale wiecie co? To jest niesamowite. Bo służba cały czas jest. Tutaj chodzi taki chłopak, który cały czas wołał chai coffee, chai coffee, chai coffee, czyli herbata, kawa, herbata, kawa. W nocy, w dzień nie szło spać piskliwym głosem chai coffee, chai coffee, chai coffee. Już mówiliśmy mu, zamknij się, bądź cicho, bo chcemy trochę pospać. A więc chodził z tą bańką i rozlewał herbatę i kawę. A z tymi ludźmi, z którymi jechaliśmy, po dwóch godzinach, półtorej godziny, wszyscy są jedną rodziną. A więc wszyscy się znają, wszyscy ze sobą rozmawiają, wszyscy się czymś częstują, z torb wyciągają jakieś te indyjskie przysmaki, dzielą się, a więc mówią mi, pokaż polskie pieniądze, jak wyglądają. A wyciągałem złotówki, 10 złotych, 50 złotych, mówię, to jest nasza kasa. A oni pokazywali jakieś tam swoje Australijczycy, australijskie dolary. A więc mieliśmy wiele tematów i o polityce, i o Panu Bogu, i o religii, i o wszystkim. 22 godziny, wspaniały czas. Ludzie mówili, co robią, gdzie mieszkają, jakimi zawodami się parają, ale taką więź, taką bliskość to nieczęsto można spotkać w Europie Zachodniej. I tu jest dworzec, miejscowość, gdzie dotarliśmy na kolejną naszą misję. A więc Tade Pali Gudem. Ale mi wyszło. Tade Pali Gudem. Tade Pali Gudem. To jest ta miejscowość, w której była kolejna ewangelizacja. I to już jest stan Andhra Pradesh. Stan Andhra Pradesh. I tutaj jesteśmy oczywiście znowu dwaj uśmiechnięci ewangeliści na naszym wieczorze misyjnym, który rozpoczął się tego samego dnia, w którym dojechaliśmy, a dojechaliśmy późnym popołudniem około 17:00, to już jest godzina 19:00, szybko trzeba było się przebrać i biec do miejsca zgromadzenia. I tutaj pięknie przygotowana ewangelizacja, jeśli chodzi o wystrój i dekoracje, naprawdę na wysokim poziomie. Jedna z lepszych, na jakich byłem. Wszędzie te zielone dywany, te krzesła na scenie dla pastorów. A więc bardzo fajnie. Natomiast ludzie byli na takiej łące, potężnym polu otwartym. Pogoda piękna, 36 stopni w ciągu dnia. Wieczorami około 25-27 stopni. A więc temperatura przepiękna na otwarte, na przestrzeni otwartej nabożeństwa. I tutaj zostaliśmy także przywitani tradycyjnym tańcem Andhra Pradesh, witającym zacnych gości. A więc jest to taki taniec kulturowy, regionalny, niekoniecznie chrześcijański, gdzie dziewczyny odtańczyły taki taniec witania gości. A więc było to bardzo sympatyczne i bardzo ciekawe. Też gdzieś tam mam filmiki. Później zaczęły się nabożeństwa i tak jak wszędzie trzeba było głosić, zachęcać ludzi do oddania życia Jezusowi przez tłumacza, usługiwać później pastorom. A więc tutaj mamy znów pierwszy wieczór i to są wszystko nowi ludzie, którzy oddali życie Jezusowi. Ja liczę już na setki te osoby, które oddały życie Jezusowi podczas tej podróży i których imiona zostały zapisane w niebie. Pan tylko wie, ile z nich dotrwa do końca. Natomiast dla mnie, dla ewangelisty, to jest niesamowite świadectwo, że po kazaniu i głoszeniu dobrej nowiny ci ludzie oddają życie Jezusowi i chcą iść za Panem. Oczywiście usługi im, modlitwy o nich, a więc tutaj akurat ze względu na miejsce otwarte mieliśmy ochronę. I tutaj dwóch panów z ochrony, którzy zawsze mnie witali. Kiedy przyjeżdżaliśmy samochodem na ewangelizację, stali tak.
salutowali. Także musiałem sobie z nimi zrobić zdjęcie. Kiedy umieściłem to na Facebooku, ktoś napisał, chyba cię nie aresztowali. Ja mówię, nie, nie, to raczej ja ich aresztuję. Oni słuchali Ewangelii, oni także byli bardzo, to są Hindusi, którzy pracują zawodowo jako ochrona i oni byli bardzo zainteresowani Ewangelią. To było niesamowite. A teraz kilka ciekawostek. Trochę egzotyki. Oto, nie wiem, czy wiecie, co to jest za plantacja. Wyobraźcie sobie, że jest to plantacja nerkowców, orzeszków nerkowce, te takie białe. Po prostu byłem w szoku. Kupujemy je w Lidlu, tak? A więc to jest owoc nerkowca. Tu jest ten orzeszek, który dojrzewa. A to jest owoc jak gruszka. A więc oni zjadają to, a to sprzedają. A więc bardzo, bardzo ciekawa plantacja. To jest, wyobraźcie sobie, że to jest drzewo orzecha migdałowego, migdałowiec. A więc na tym drzewie rosną migdały, może bliżej będzie, to pokażę. To są drzewa, gdzie produkowany jest z nich, z owoców, olej kokosowy. A więc to są drzewa kokosowca, gdzie olej kokosowy jest produkowany. Tu jest, o, to jest ciekawe drzewo, to jest drzewo cytryny i to jest indyjska cytryna słodka. A więc ten duży owoc to jest no, dość pokaźny owoc. Owoc cytryny słodkiej, indyjskiej cytryny słodkiej. Co jeszcze tutaj mamy? To jest owoc, drzewo owocu migdałowca. Nie wiem, czy tutaj widzimy jakieś owoce. O, tu są migdały. To są orzeszki migdałowe. A więc te, które także u nas kupujemy. A więc na takich właśnie drzewach one rosną. A to są plantacje kokosowe, czyli owoc kokosu. I mieliśmy okazję, oczywiście kilka szklanek, może nie szklanek, ale bezpośrednio z tego owoca kokosowego. Piliśmy wodę. Ona jest niesamowicie wydajna, kiedy człowiek jest spragniony. O wiele lepiej działa na organizm niż zwykła woda. A więc Gosi nie smakowała. Mi, ja się opijałem tą wodą. Wszędzie, gdzie byliśmy, to dawali tego kokosa takiego wielkiego z rurą w środku i mogliśmy sobie popijać te owoce kokosowe. I mamy kolejną ewangelizację. W ten wieczór było ponad 1000 osób na ewangelizacji. Ponad 1000 osób przyszło, aby słuchać o Jezusie. I tutaj kolejna moja usługa wraz z tłumaczem. Ludzie, którzy odpowiadają na wezwanie, podnoszą ręce, aby przyjść i oddać życie Jezusowi. Ekipa cała pastorów, tu jest ta siostra z Australii, która od lat pomaga właśnie w Indiach z mężem. Ludzie, którzy oddali życie Panu. Modlitwa o tych ludzi. I jesteśmy na konferencji następnego dnia rano dla pastorów całego stanu Andhra Pradesh. 250 pastorów z żonami. I tutaj nagrany klip pokazujący uwielbienie tych pastorów, ich modlitwę. Właśnie za moment rozpoczyna się konferencja pastorów, na której będę miał okazję usługiwać. Za mną około 250 pastorów z żonami, którzy przyjechali z całego stanu Andhra Pradesh. Wierzę, że Pan w szczególny sposób będzie błogosławił ten czas. Będę nauczał na temat ognia Ducha Świętego. Będę mówił o tym, że w mocy Jego możemy dokonywać wielu różnych niesamowitych dzieł na całym obliczu Ziemi. Będę mówił o tym, że Indie mogą być zbawione. Wierzę, że Pan namaścił mnie i dał mi słowo. Oczekuję na wylanie Ducha Świętego. Niech imię Jezusa będzie uwielbione. Niech moc Ducha Świętego się przejawia. Pozdrawiam wszystkich. Niech Jezusa. A więc to jest ta grupa pastorów, których niektórych z nich wspieramy. Później pokażę tych, których utrzymujemy. A więc to są pastorzy, którzy służą w tym stanie i poświęcają swoje życie dla Boga. Miałem tam wykłady razem z pastorem Abrahamem. Ja miałem jedną sesję rano, później Abraham miał drugą, na drugi dzień to samo, Abraham miał pierwszą, ja miałem drugą. A więc usługiwaliśmy i później modliliśmy się o wszystkich pastorów, o ich służbę, o ich powołanie, wyposażenie
wyposażaliśmy ich, aby byli pełni Bożego Ducha, aby byli napełnieni Bożą mocą. Tutaj są żony pastorów i wspomniane przeze mnie kobiety, które służą jako pastorowie w zborach, gdzie ich Bóg powołał. Nie było mężczyzn, niektóre siostry straciły swoich mężów i przejęły zbory po nich i Kościół uhonorował ich powołanie i one służą i się kościoły niesamowicie rozwijają. Także tu jest 20 kobiet pastorów w tym gronie 250 pastorów w Indiach i oni, ja pytałem, nie mając też żadnego problemu, mimo że różnica kulturowa jest ogromna. Kobieta w Indiach jest jakby na marginesie, nie ma wielkich praw, natomiast Kościół łamie tradycje i zmienia pewne mentalności kulturowe wywodzące się z hinduizmu, a także z krajów arabskich, gdzie kobiety nie mają nic do powiedzenia. A więc tutaj jest ten budynek, w którym się spotykaliśmy, za chwilkę będziemy go oglądać bliżej, dlatego że miałem przywilej dokonania pobłogosławienia i otwarcia tych obiektów. To są nowe obiekty właśnie wybudowane. I odbyła się pierwsza taka konferencja pastorów i żon pastorów w tym miejscu. I tutaj jesteśmy na zewnątrz, aby modlić się o trzy budynki. Szkoła biblijna, kościół i takie mieszkania dla sierot, sierociniec, który został wybudowany przez pewne małżeństwo z Australii, o którym zaraz powiem. A więc poproszono mnie, abym dokonał aktu otwarcia, przecięcia wstęgi i pobłogosławienia tego miejsca. I cieszę się, że mogłem brać w tym udział. Cieszę się szczególnie. Jeśli zobaczycie tą tablicę, tutaj jest napisane, kto zafundował. Jest tutaj wymienione nazwisko małżeństwa Lauren and Francis Whitley. Oni są misjonarzami z Australii, którzy, w niedzielę mówiłem, stracili swojego syna, który spadł z klifów, kiedy był na wycieczce szkolnej. Oni przyjechali, aby pomagać Abrahamowi. Zamieszkali tam 2 lata. Syn poszedł do szkoły. Mieli jedynego syna, jedynaczka, 10-latka. I on tam zginął, jest tam pochowany w Indiach. I oni do końca służyli. Zdobyli setki ludzi dla Jezusa w Indiach i w dodatku zafundowali, zebrali pieniądze na te 3 obiekty, które tam zostały postawione. Niektórzy chrześcijanie z błahostek się obrażają na Pana Boga, że ich zawiódł. Byle jakaś drobna rzecz się wydarzy, już jesteśmy sfrustrowani, że nie jest tak, jakbyśmy chcieli. A oni stracili jedynego swojego syna na polu misyjnym, deklarując, że będą Bogu służyć całym sercem i do dziś nie mają odpowiedzi dlaczego. Tylko Pan Bóg wie dlaczego. Ale oni do końca służyli i właśnie oni są fundatorami tych obiektów, a ja tutaj skromnie umieszczony, oddający do użytku, czyli poświęcający, modlący się o te miejsce pastor Leszek Mocha z Polski. A więc już te kilka tablic mam w Indiach na pamiątkę misji i to jest piękne, reprezentuje was, reprezentuje zbór, reprezentuje Kościół. To są pomieszczenia, przepiękne miejsce wśród palm kokosowych. Pastor Abraham kupił tą ziemię i wybudował tutaj całe to centrum dla całego stanu Andhra Pradesh. A więc było to wielkim zaszczytem dla mnie usługiwać tam i być razem z nimi. Tutaj jest kuchnia polowa, a więc musieliśmy też coś jeść. To, że tak wyglądam, to nie znaczy, że nic jadłem. Jadłem, ale jakoś w drugą stronę to jedzenie mi służyło indyjskie i jeśli ktoś chce się odchudzać, to zapraszam na misję. Indyjskie jedzenie odchudza nas, mnie przynajmniej. A więc tu jest kuchnia, a więc znów mogę powiedzieć, że z jednej kuchni jadłem i z jednego gara jadłem. Tu jest właśnie gotowany indyjski posiłek dla pastorów, dla nas usługujących, dla wszystkich, którzy tam głosili. Tu kucharki, gdzie kucharek 6 było co jeść, było dużo jedzenia i w tych kotłach mieszali to curry, te kurczaki piekli, ryż gotowali, a więc mogliśmy wspólnie jeść posiłki. To są pastorzy, którzy pozują do zdjęć. Chciałbym, abyście coś zauważyli. Hindusi niesamowicie dbają o zęby. Ja byłem w szoku. Kiedy jechaliśmy tym pociągiem, to największa kolejka była do umywalki, aby myć zęby. A więc oni mają całe akcesoria. Mają szczotki, pasty i mają takie urządzenia do czyszczenia języka. A więc szorują zęby, drapią języki.
po prostu robią to ceremonialnie, ale mają przepiękne zęby. Ja takich zębów nigdzie na świecie nie widziałem. Chyba jeszcze w Afryce można takie zęby zauważyć, ale oni żują różne gałęzie takie, które te zęby oczyszczają. To są pastorzy, których wspieramy z Polski. Są utrzymowani przez ofiarodawców z Polski. Szczęśliwi ludzie, którzy służą Bogu w stanie Andhra Pradesh. Tutaj czekają na swoje posiłki, machają, pozdrawiają. Także mieliśmy fantastyczny czas razem ze sobą. I po ewangelizacji z lotem z tego wybrzeża udaliśmy się do New Delhi i w New Delhi musiałem spotkać pewną panią na lotnisku. A więc przylecieliśmy o 21, a o 2 rano musiałem na lotnisko jechać, bo już tam serduszko biło, że pewna delegatka z Polski się pojawi. I prosiłbym Gosię, aby parę słów też powiedziała o swoich wrażeniach i swoich przeżyciach, zanim pójdziemy do ślubu. Tak jak wiecie, Pan Bóg dał mi taki wspaniały prezent w tym roku, niespodziewany zupełnie. Nie będę opowiadać, jak do tego doszło. W każdym razie, jak widzicie, jestem na lotnisku w New Delhi. Pan Bóg pobłogosławił moją podróż i wiecie, no człowiek jak już 7 lat ogląda i słucha takich opowieści z misji, pewnych rzeczy się spodziewa. Natomiast chciałabym wam powiedzieć o tym, co ja osobiście tam przeżyłam i jak odebrałam to wszystko. Więc jak wiecie, często podróżuję z mężem, ale raczej w drugą stronę, nie na wschód, tylko na zachód. A więc jest tam zupełnie inny świat, świat bardziej podobny do naszego świata. Natomiast Indie zaskoczyły mnie pod kilkoma względami, chociaż tak jak mówię, słuchałam wielu relacji, widziałam wiele filmików i mniej więcej wiedziałam, czego się spodziewać. No na szczęście czekali na mnie tam, bo już naprawdę byłabym zagubiona wśród tych tłumów. Tysiące ludzi na lotnisku, kilka tysięcy walizek, więc nim się na swoją walizkę doczekałam, minęła chyba naprawdę ponad godzina, środek nocy, 3 nad ranem, ale wiecie co, z Bożą pomocą dotarłam na pokładzie samolotu, rzeczywiście, tak jak Leszek opowiadał, nie chciało mi się w to wierzyć, ale myślę, że było ponad 500 osób, więc po prostu te tłumy były ogromne wszędzie, ale dotarłam, spotkali mnie szczęśliwi, uśmiechnięci i rozpoczął się mój kilkudniowy pobyt w Indiach. I taka krótka relacja, ponieważ naprawdę mogłabym opowiadać wiele, wiele rzeczy, bo wrażeń było ogromnie dużo. Z punktu widzenia mnie jako kobiety przede wszystkim zachwycili mnie ludzie, którzy są bardzo przyjaźnie nastawieni, bardzo tacy otwarci, szczerzy, radośni. Miło zaskoczyło mnie to, że są tacy kolorowi, otaczają się kolorami, nie są tacy szaroburzy jak może my tutaj w Europie. Bardzo kolorystycznie są zróżnicowani. Kobiety, nawet te najbiedniejsze, są ubrane bardzo kolorowo, pięknie, zawsze w tych kolorowych takich strojach, bym powiedziała. Natomiast świat zewnętrzny jest zupełnie inny od tego, co my mamy. Jak oglądałam filmy, to myślałam, że te zdjęcia, które Leszek robił, były gdzieś tam fragmentarycznie robione w jakimś tam miejscu i dlatego było tam tak brudno, brzydko i zaniedbane to wszystko. Natomiast kiedy jechaliśmy przez miasto, to po prostu tam nie ma miejsc czystych, schludnych i zadbanych. Tam po prostu wszędzie jest tak, jakby było, ja mówię, tak, to wygląda tak, jakby tu wszędzie roboty drogowe po prostu trwały. W każdym razie po kilku dniach ochłonęłam z tego pierwszego szoku. Ogólnie mogę powiedzieć, że to nie jest moja bajka, to nie jest świat, w którym ja umiałabym się tak odnaleźć, jak odnajduje się tam mąż. Dlatego stwierdzam jeszcze raz, że rzeczywiście, jeśli Bóg nas dziś powołuje w jakieś miejsce, to my po prostu widzimy to wszystko inaczej. Ja po prostu obserwowałam Leszka, ja widziałam, że on po prostu jest zafascynowany wszystkim, co się tam dzieje. On kocha tych ludzi i oni jego kochają. Bo potem, kiedy spotkaliśmy się z pastorami z Indii, którzy przyjechali z różnych części Indii po to, żeby być uczestnikami na weselu, bo z szacunku dla rodziny Abrahamów, przyjechało ich tam kilkuset i Leszek z takim, wiecie, zapałem przedstawia mi im wszystkim. Oni mi opowiadają, jaki mój mąż jest cudowny, wspaniały, jak głosi, jaki mają szacunek do niego. Wiecie, mi po prostu oczy tak się otwierały, bo ja po prostu widziałam, jaka to jest niesamowita więź, jaką Bóg uczynił pomiędzy
Leszkiem, a tymi ludźmi, że to jest coś niesamowitego, że mają niesamowity szacunek, respekt, jak on dobrze się tam czuje, pomimo tego, tych wszystkich słabszych elementów, które się pojawiają gdzieś tam w tle, prawda, tych warunków sanitarnych i tych rzeczy, które mnie, chociaż byłam w stolicy, już zaczęły w pewnym momencie przerastać. Samo jedzenie było dla mnie czymś, czego się spodziewałam, wiedziałam, że to tak może wyglądać, natomiast po kilku dniach mój organizm już po prostu nie mógł tego dłużej tolerować. Przede wszystkim cieszę się z tego, że mogłam poznać rodzinę Abrahama, którą znałam do tej pory tylko ze zdjęć, jego córki, jego zięciów. Naprawdę wspaniali ludzie, bardzo otwarci, bardzo tacy kontaktowi, przyjaźni. I tak jak mówię, samo wesele, jeśli chodzi o to, myślę, że wiele elementów mamy wspólnych. Było to tak bardzo podobnie prowadzone jak u nas, aczkolwiek, tak jak Leszek też wspomniał, pewne różnice kulturowe są i są one ogromne. Na przykład, wiecie, jest tam coś takiego w ogóle w kraju, że nie spotyka się i na przykład myśmy o tym nie wiedzieli i gdzieś tam, wiecie, nie widzieliśmy się dość długo, szliśmy sobie gdzieś tam do kafejki na kawę i no wiecie, złapaliśmy się za rękę, co jest u nas takim czymś normalnym, tak, w naszym związku i u nas w kraju, w Europie. I potem się dowiedziałam, że po prostu to jest uważane za jakieś przestępstwo. Nawet tam się nie widzi chłopaka z dziewczyną, którzy by szli za rękę. Tam się, to oni chodzą obok siebie, tam się nie okazuje uczuć. Na ulicy jest to zabronione. Nie ma czegoś takiego, że można sobie okazywać uczucia. I rzeczywiście potem, kiedy się dowiedziałam, że no, myśmy przez chwilę się trzymali za rękę i ktoś nam potem zwrócił na to uwagę, że no słuchajcie, to tutaj nie jest normalne. Widuje się mężczyzn trzymających się za rękę, co jest uważane za dowód przyjaźni, nie jakiś tego typu dowód, którego my byśmy odebrali, prawda? Natomiast para jako chłopak z dziewczyną czy mężczyzna, mąż z żoną nie trzymają się tam za rękę, nie okazują sobie w ten sposób żadnych emocji i w ogóle tego się nie okazuje publicznie. To są wszystko sprawy prywatne, zostawione gdzieś tam dla ich rodzinnego domu czy miejsca, gdzie przebywają. I stąd może też dla mnie szokiem ogromnym było to, że nie spotkaliśmy tej panny młodej aż do dnia właściwie, kiedy weszła w tej pięknej białej sukni prowadzona przez ojca w kościele. Ona nie miała prawa się pojawić w domu rodziny swojego przyszłego męża. Właściwie myślę, że pastor Abraham też jej nigdy na oczy osobiście nie widział, nie spotkał. Myślę, że matka spotkała ją może raz czy dwa i tak jak Leszek opowiadał, rodziny w ogóle się ze sobą nie spotkały. Może ze względu też i na to, że pochodzi z rodziny hinduskiej i jest osobą, która nawróciła się dopiero 5 lat temu i Ranjit gdzieś tam na spotkaniu młodzieżowym ją spotkał, usłyszał jej świadectwo życia i wtedy odebrał od Boga, że to jest ta osoba, którą Bóg dla niego przewidział, co było wielkim przełomem w ogóle, ponieważ jak wiecie, obie córki pastora Abrahama i Joyce otrzymały partnerów z wyboru rodziców, to znaczy one mogły dokonać wyboru, że ten mężczyzna mi się podoba i jest, że tak powiem, do zaakceptowania, tak? I też to się nie odbywa na tej zasadzie, że oni potem się spotykają, chodzą ze sobą, przyjeżdżają. Absolutnie. To jest jedna decyzja. Ten chłopak mi się podoba i mogę wziąć pod uwagę i ustalamy datę ślubu, a potem zaczyna się normalne życie, przyzwyczajanie i poznawanie się. Także to jest niesamowity przełom, jeśli chodzi o myślenie, prawda? My sobie czegoś takiego nie wyobrażamy. W każdym bądź razie wiele rzeczy. Jestem wdzięczna Bogu za to, że mogłam tam być. Gdybym miała tam wrócić, musiałabym się dużo zastanowić. Na pewno bałabym się już teraz, znając realia, pojechać na taką misję, w taką dziką głusz, jak to się mówi, gdzie jeździ Leszek, gdzie te warunki sanitarne są po prostu naprawdę, tak jak mówi, dziura w ziemi albo nawet i nie to. I po prostu myślę, że czasami chyba by mnie to przerosło i myślę, że też Bóg by mnie nie posłał w miejsca, w których po prostu nie umiałabym funkcjonować. Ale jedno wielkie jeszcze zdanie, że po prostu wielki szacunek dla Leszka. Myślę, że to naprawdę jest tylko i wyłącznie zasługą Boga i Jego powołania, że Leszek tak wspaniale sobie tam radzi i mam dla niego naprawdę od tego czasu, kiedy tam byłam, to wszystko widziałam, jeszcze większy szacunek i chcę go wspierać w tym, co robi, tak? W jaki sposób najlepiej potrafię wspierać to, aczkolwiek, tak jak powiem, na dzisiaj nie wiem, czy jest to miejsce, w którym ja umiałabym się na dłużej odnaleźć. A więc kiedy przyjechała Gosia, pierwsze nabożeństwo, które mieliśmy, było w stolicy w New Delhi, w Capital Christian Center, czyli w kościele, który w New Delhi założył pastor Abraham. I tutaj już byliśmy z 40-osobową grupą gości,
z różnych krajów. Tu jest budynek ich, który wynajmują, sala nabożeństw. Widzimy wielu różnych pastorów. Tutaj są pastorzy z Dubaju, ten jest byłym Arabem. Tutaj jest z Australii pastor, tutaj są też z Australii goście. Może będzie dalej możliwość pokazać większość z nich. Pastor Abraham, który prowadził nabożeństwo, czas modlitwy, uwielbienia, który mieliśmy. 7 pastorów miało po 10 minut na tym nabożeństwie, a więc między innymi mnie poprosił pastor Abraham. Dzieliłem się Bożym Słowem, dzieliłem się pozdrowieniami z Polski, mogłem usłużyć także temu zborowi. A tutaj mamy to, co działo się przed ślubem, a więc w sobotę wieczorem, w piątek, w sobotę i w niedzielę wieczorem odbywały się grupy domowe u pastora Abrahama poświęcone modlitwie o młodą parę. A więc tam nie było tak, że myślano o weselu, o imprezie, o tym. 3 dni modlitwy, 40 ponad osób do 50 przychodziło, by modlić się o ich pożycie małżeńskie. I tak Gosia wspomniała, Ranjit Abraham dokonał przełomu kulturowego w Indiach, w kościele indyjskim. Dlatego, że sam wybrał sobie żonę i wybrał sobie żonę z rodziny hinduskiej, czyli nie z domu chrześcijańskiego. A więc dla nich przez miesiąc czasu, cały styczeń, to był horror. Jak ja przyjechałem, to oni mnie pytają, co mają zrobić. Oni są przybici. Musiałem usiąść z zacnymi Abrahamami, czyli Joyce i Abrahamem, i mówić im, że Abraham, twój syn, Ranjit ma wrażliwe serce, to jest Boży sługa. Musisz uhonorować jego decyzję. Bóg ma plan, Bóg się nie myli, on się modlił, tyle lat czekał. I powoli, powoli te lody były przełamywane, myśmy dużo czasu spędzili z nimi, aż wreszcie Joyce to zaakceptowała i tak jak Gosia mówiła, 2 dni przed weselem spotkała się po raz pierwszy z rodzicami pani młodej, to wyznawcy najbardziej radykalnego odłamu hinduizmu w Indiach, w New Delhi. Oni byli na ślubie ze swoim kapłanem hinduskim. A więc jeszcze 2 dni przed ślubem powiedzieli, że nie będą, że nikt z rodziny się nie pojawi. Natomiast po tym spotkaniu przy kawie, bo oni się spotkali w restauracji na kawie, aby porozmawiać o weselu, oni zdecydowali po spotkaniu z Joyce Abraham, że przyjdą na wesele, że będą na tej uroczystości. I to był przełom. A więc oni się modlili bardzo i zaczęli się modlić także o rodzinę tej dziewczyny, Snechy. Wspaniała kobieta, 5 lat wierząca, jak Gosia mówiła, nawróciła się w innym kościele, w kościele zielonoświątkowym Assemblies of God, czyli Zbory Boże, założony przez amerykańskich misjonarzy i przeżyła horror prześladowania w rodzinie. Przez 3 lata była bita, była wyganiana, była dręczona, była zmuszana do powrotu do hinduizmu. Po 3 latach, gdy skończyła studia, wyprowadziła się z domu, wynajęła sobie mieszkanie i stała się aktywna w kościele. Zaczęła usługiwać na różnych młodzieżowych konferencjach, misjach i tam się poznali i tam się syn Abrahama zakochał. Kiedy przedstawił rodzinie, byli w szoku, bo oni mieli 2 partnerki wywodzące się z domu pastorów, które wybrali dla swojego syna. Ale tu już jest sytuacja zażegnana, a więc się modlimy. Tutaj jest ten człowiek, to jest ten szwagier Abrahama, czyli brat Joyce, z którym zakładali 40 lat temu pierwszy zbór. O nim zawsze mówił. On ma już 76 lat i był razem z nami na tej uroczystości, przyjechał z południa Indii. To jest pastor Grant z Australii, spod Melbourne. To jest jego wnuk, pierwszy raz na misji. Pastor Grant przywiózł do Indii 65% swojego kościoła. A więc przez wszystkie lata, przez 40 lat zabierał ze zboru 65 ludzi na misję. I kiedy on mi to opowiadał, zrodziła się myśl, aby pastor Leszek zabrał ludzi ze zboru na misję do Indii. Ale na prowincję. Na prowincję, tam, gdzie jest największy ogień testu, który trzeba przejść. A więc już niektórych zaprosiłem, tak żeby zbierali pieniądze, bo musimy sobie za to zapłacić oczywiście każdy. A więc to tak na marginesie. A więc z pastorem Grantem dużo spędziłem czasu, opowiadał mi o tym, co przeżył na misjach. I tutaj są pastorzy z różnych stron świata, ludzie, którzy przyjechali, aby być z nami na uroczystości weselnej. Tu jesteśmy uczestnikami grupy modlitewnej.
syn pastora Abrahama, Ranjit Abraham, jego wybranka Sneha, ta dziewczyna, która no, została, tak jak Ranjit twierdzi, wskazana przez Pana na jego współmałżonkę. Ślub odbył się w katedrze anglikańskiej, wybudowanej za czasów kolonii anglikańskiej dla rządu brytyjskiego. A więc ten kościół, który mieści prawie 1000 osób, jest obok budynków rządowych parlamentu indyjskiego. A więc tam odbyła się uroczystość, oni ten kościół wynajęli. I wyobraźcie sobie, że dzień przed ślubem, czyli w niedzielę wieczorem, ślub w poniedziałek, pastor Abraham przychodzi do mnie i mówi: masz kazanie przed ślubowaniem młodej pary w tej katedrze. Aż mnie ugięło. Tylu gości. Ludzie z całego świata. 1500 gości weselnych. 1000 w kościele, 500 na zewnątrz przed telebimem. I mam usłużyć do uroczystości ślubowania małżeńskiego. Nie byłem przygotowany. Ja przygotowywałem się do usługi ewangelizacyjnej. A więc trzech pastorów poprosił i tutaj usiedliśmy w prezbiterium. Tam, nie wiem czy widać, siedzimy. Tutaj jest ten kościół. Kilka zdjęć z ujęć. Tutaj wchodzi pastor Abraham razem z żoną i ze swoimi córkami i zięciami. Tutaj są druhny, tak się to nazywa? Tak? Później są tam faceci, których wybrał Ranjit, czyli drużbowie, tak? A więc oni razem wchodzili z młodą parą. I tutaj jest moje kazanie w tej pięknej katedrze. Pierwszy raz głosiłem w takiej katedrze. Miałem 10 do 15 minut przeznaczone, aby usłużyć młodej parze przed ślubowaniem małżeńskim. A więc wielkie wyróżnienie i wielki zaszczyt. I Pan dał mi słowo i było to słowo prorocze. Później zresztą rodzice Snehy, wyznawcy hinduizmu, przyszli do mnie ze łzami w oczach, aby podziękować za przesłanie, które skierowałem do ich zięcia i do córki. Także był w tym Bóg i był Bóg obecny. Siostra Ranjita miała piękną solową pieśń, którą odśpiewała i tutaj wprowadza właśnie tato. Zresztą tato Snehy był mojego wzrostu, wyższy ode mnie. A więc łatwo nam się rozmawiało. Był to jedyny z Hindusów, który dorównał mi wzrostem. A więc tam później na uroczystości ślubnej z tym człowiekiem miałem kilka rozmów, a więc bardzo dobrze mówił po angielsku, zresztą to biznesmen, który prowadzi firmę budowlaną. A więc tu prowadza swoją córkę, a więc tutaj jest ślubowanie. Tutaj jest Ranjit ze swoją wybranką, Snehą i tu wchodzimy do namiotu weselnego, zaraz koło kościoła on stał, gdzie mogło 1500 osób spożyć posiłek, a więc cała uroczystość była zupełnie inna niż u nas. Nie kładzie się tam nacisku na jakieś zabawy, na jakieś imprezy, na jakieś tańce, na jakieś cokolwiek innego. Młoda para przez 5 godzin przyjmowała prezenty i życzenia. A więc 1500 osób stało w kolejce, aby złożyć im życzenia i tych prezentów tam na tej scenie, za chwilę wam pokażę, było mnóstwo. I wszyscy pozowali z nimi do zdjęcia. Oni biedni nic nie jedli, nic nie pili przez 5 godzin. Tylko przyjmowali gości i przyjmowali życzenia i przyjmowali dary, prezenty. A więc na scenie był wielki telebim, gdzie można było oglądać wszystko to, co dzieje się na sali. Grały różne zespoły chrześcijańskie, były różne koncerty, muzyki takie, że tak powiem, do kotleta. A tutaj już uczestnicy wesela, poznajecie, tak? Tutaj jest moja żona, tu jest pastor też z Washington DC. Jak on miał na imię? Jeff i tutaj jest nasza przyjaciółka z Anglii, która prowadzi biuro w Londynie, Christine Clark, która zajmuje się całym sponsoringiem z Europy dla pastora Abrahama. A więc tak wyglądały stoły weselne. Zobaczcie, jakie talerzyki. A więc nie było tutaj wielkiego przepychu, jakiegoś dużego obżarstwa. Wszystko bardzo stonowanie, ale dużo relacji, rozmów z ludźmi. Tutaj wchodzi już po przebraniu młoda para na swoją scenę. Tutaj jest fotel dla nich, gdzie przyjmowali właśnie wszystkich składających życzenia. I tutaj jest Ranjit i Sneha. Chciałam, abyście coś zauważyli. Byliśmy w szoku, że ona ma białą skórę. To była pierwsza rzecz, która nas zaszokowała. A więc
popytaliśmy trochę, prawdopodobnie są to geny brytyjskie, z kolonii brytyjskiej pozostałości, a więc gdzieś tam w rodzinie musiały być jakieś związki między Brytyjczykami a Hindusami, a więc ona jest z tego pokolenia. Oczywiście jest hinduską i jest bardzo piękną kobietą, bardzo piękną dziewczyną, a więc jeśli chodzi o urodę, no to Ranjit miał oko. Miał oko. A więc tutaj jest skrojony tort na początek uroczystości weselnej. Oczywiście karmią się nawzajem tym torcikiem. Tutaj na telebimie to było bardzo fajnie widać, dlatego zrobiłem zdjęcie, bo ludzi było wszędzie multum, pełno, a więc nie szło się przecisnąć. I tutaj jest zdjęcie właśnie z rodzicami Abrahama. Następne zdjęcie to rodzina właśnie snechy. Tu jest ojciec, żona. Tutaj jest ich kapłan, syn i ciocia. A więc ci, którzy przyszli na wesele, to są wyznawcy hinduizmu, którzy po prostu uczestniczyli w tym chrześcijańskim weselu. Tutaj obydwie rodziny razem i celem jest pozyskać tych ludzi dla Jezusa. A więc nawiązały się relacje, nawiązały się więzi. Ja nie jestem jakoś niepozytywnie nastawiony. Ja czuję w moim sercu, że za niedługo oni wszyscy będą w kościele. Już się Abrahamowie o to postarają. Oni już się o to postarają. Także tutaj mamy kolejne chwile, kiedy jedliśmy posiłek. Obsługę mieliśmy taką egzotyczną, a więc oni podawali nam w pięknych strojach indyjskich, przynosili nam tutaj, akurat przynoszą ten chleb nan indyjski, który jest bardzo pyszny. I zdjęcia. To jest rodzina pastora z Punjab, z Abahor, u których gościłem wiele razy. Tu jest jego żona, córka i syn. A więc oni mnie gościli wiele razy u siebie pod Pakistanem. Oni przyjechali na to wesele i oczywiście musiałem moją żonę im przedstawić. A więc tych przedstawień było mnóstwo. Ja tylko tutaj umieściłem 2 czy 3, bo myśmy chodzili chyba z godzinę do tych pastorów i witali się z nimi. Tu jest córka Abrahama, Roshan, wnuk Daniel i ich zięć Alex. A więc służą razem Bogu. Tutaj mamy zdjęcie z młodą parą. I tutaj jest ich przybliżone zdjęcie. A więc tutaj można chyba najbardziej zauważyć, jak europejską ma urodę. A więc zdjęcie całej ekipy zagranicznej, która była pamiątkowe z Ameryki, z Australii, a tutaj pokazuję wam kuchnię, która była w zupełnie innym części namiotu i tu są kucharze. A więc oni gotowali, przygotowywali tak zwany szwedzki stół. A więc tutaj gotują wszystkie dania, wszystkie te właśnie wspaniałe, pyszne jedzenia indyjskie, które ja kocham i tak tęsknię, aby znowu zjeść. Takie curry, po prostu takie warzywa w curry, takie kurczaki w curry i tak dalej. A więc tutaj się podchodziło i można sobie było nakładać na talerz. Tutaj jest pastor Deepak z żoną spod Nepalu, a więc z West Bengal, który także przyjechał. I tutaj mamy na koniec, na drugi dzień spotkanie z młodą parą, czyli w takim ogrodzie, gdzie mieliśmy wspólny lunch, a więc to już na drugi dzień, jacy szczęśliwi na drugi dzień są, młodzi już wypoczęli, a więc coś mogli zjeść wreszcie na drugi dzień po tym weselu i był to cudowny czas, za który dziękujemy Panu Bogu i dziękujemy wam, Kościele, że rozumiecie i wspieracie to pole misyjne. Myślę, że kiedyś w niebie spotkamy się wszyscy razem i że kiedyś, kiedy przyjdą ci Hindusi do nas, do sektora polskiego, jeśli takowy będzie, ja im powiedziałem, żeby szykowali się, bo w niebie będziemy mówić po polsku. A więc ja teraz mówię po angielsku i oni mówią w swoim języku hinduskim, czy majali, czy jakimś innym. Natomiast przyjdzie taki czas, że w niebie będziemy po polsku mówić i wtedy przedstawię wam Kościół Oaza z Jastrzębia Zdroju. Bardzo spontanicznie, z oklaskami, wszędzie to przyjmowali, kiedy rozpoczynałem moje kazania, moje usługi. I mówię to wam, że przyjdzie taki dzień, kiedy będziemy wspólnie razem tam w niebie świętować wieczność z tymi, którzy nawrócili się dla Pana, bo my modliliśmy się, wspieraliśmy i byliśmy na misji razem.
Może nie wszyscy możemy pojechać, może nie wszyscy z nas by tam dali radę wytrzymać i przetrwać, ale jesteśmy razem na tej misji. Jako Kościół niesiemy tą Ewangelię ludziom, którzy potrzebują Jezusa w tym kraju. A więc chciałbym, abyśmy na koniec powstali i podziękowali Bogu. I powiedzieli Panu, jak bardzo Mu jesteśmy wdzięczni za to wielkie żniwo dusz, które ma miejsce w Indiach. Aby Pan pobłogosławił służbę pastora Abrahama, aby błogosławił jego rodzinę, aby błogosławił to dzieło, do którego Bóg ich powołał. Sirf tu hai meri aasha.